Czyli jeszcze raz, kończy Janusz Tomczak. Własna działalność gospodarcza 90 rok 2022, czyli do dnia dzisiejszego. 2002-2007 studia wyższe w kierunku zarządzanie, marketing, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku czynny inwestor w Skywatch Community. W roku 2018-19 uczestniczyłem w szkoleniu ambasadorów Skywatch Community, które odbywało się blisko 18 miesięcy. Zakończyło się w Dubaju, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć, jak powstaje nasze centrum innowacyjne w Szardży. Ja zapraszam Państwa na zupełnie nową prezentację. Dzisiaj będę o historii praktycznie nie wspominał, troszeczkę tam w końcówce. Natomiast przekażę Wam dużo takich informacji dotyczących transportu, pojazdów i jak to wszystko się ma w stosunku do konkurencji i dzisiejszego świata. Ale taki wprowadzający, najpierw króciutki film dwuminutowy. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy Państwo. Zginął głos. Nie ma głosu. Dobrze. Był. Proszę Państwa, napiszcie mi na czacie, czy był film. Halo, halo. Proszę napisać mi na czacie, czy widzieliście film. Był bez głosu. A czy widzicie teraz prezentację?
Tak, dziękuję bardzo. To zaczynamy, drodzy Państwo. Mówiłem, że te jakieś tam problemy mogą wyniknąć techniczne, no ale to już jest ode mnie niezależne po prostu. Proszę Państwa, przedstawię dzisiaj Państwu technologię transportowo-infrastrukturalne UST. Jest to nowy typ technologii i transportu oferowany w tej chwili i testowany, certyfikowany z przeznaczeniem na rynki lokalne i międzynarodowe. Mamy nowy znak towarowy U od literki J, czyli naszego twórcy naszej technologii, pana Anatolija Junickiego. Jaka jest filozofia w ogóle transportu strunowego, tego naszego UST? Że transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie przyczyną i źródłem tych problemów. Transport UST oferuje technologię transportu podwieszanego do przemieszczania pasażerów i ładunków nad ziemią. Pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są w związku z tym nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości, zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania ziemi i zasobów minimalizujących szkód wyrządzonym środowisku przez transport. Jednocześnie koszt budowy i eksploatacji jest znacznie niższy niż w przypadku istniejących rozwiązań transportowych. Tutaj taka dla Państwa informacja, że dzisiaj wybudowanie 1 kilometra bieżącego naszych linii tych strunowych w zależności od wykorzystanej technologii, czyli tu chodzi o rozwiązania z typu podwieszanego, kratownicy lub półsztywnego, kształtuje się w granicach od 4 do 10 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast skrajny przykład metro, budowa takiego 1 kilometra kształtuje się w granicach od 100 do 150 milionów za kilometr bieżący. Ważną rzeczą i informacją również jest dla inwestorów stopa zwrotu. My przy wybudowanej infrastrukturze możemy nasze, drodzy Państwo, trasy spłacić się w granicach 7-8 lat. Anatolij Junicki, nasz główny konstruktor, wynalazca naszej technologii, przede wszystkim mówi o niej tak, że ona powinna być optymalna, efektywna i bezpieczna. Jest on naukowcem, wynalazcą, inżynierem, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii i ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, inżynierii mechanicznej, transportu, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu pojazdów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Kierownik dwóch projektów ONZ, tak zwanych grantów z roku 1998 i 2002. One dotyczyły przede wszystkim budowy miast linearnych. Członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Chodzi o to, że pan Junicki z zawodu jest inżynierem, konstruktorem rakiet i swoją karierę zawodową zaczynał na Bajkonurze w ówczesnym Związku Radzieckim, gdzie pracował przy konstrukcji silników rakietowych. Założyciel grupy spółek UST, generalny projekta Junicki Strange Technologies INC. Nasze moce, czyli tym, czym my jesteśmy. Jesteśmy członkiem grupy spółek posiadające własne firmy, obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za te certyfikacje i badań, a także UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Spółka inżynierska to jest wieloletnia praca wynalazca Anatolija Junickiego. Stanowi integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z
zautomatyzowanego pojazdu i unikalnego toru słonowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Bo tutaj muszę dopowiedzieć dwa zdania. Nasza technologia wykorzystuje systemy zasilania z odnawialnych źródeł energii, czyli mamy ze słońca, wody, spalania śmieci. Tym również zajmują się nasze działy projektowe. Kompleks przemysłowy to jest całość cyklu prac przy produkcji pojazdów UST, która realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. Mamy tych biur ponad 80. Zlokalizowane one są głównie w Mińsku, w naszych dwóch biurowcach, natomiast w trzech zakładach produkcyjnych powstają wszystkie nasze pojazdy. Natomiast certyfikowane i sprawdzana ta nasza technologia jest Marina Horce. To jest taki poligon doświadczalny 70 km na południowy wschód od Mińska, stolicy Białorusi. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę, uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Po to, że my, drodzy Państwo, je w tej chwili produkujemy, to również będziemy tą technologię obsługiwać we wszelkich miejscach na całym świecie. Transport UST ma dwa centra testowe i certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jak wspomniałem wcześniej, w Marina Horce w Mińsku, koło Mińska, czyli na terenie Białorusi. Gdzie możliwe są tam, wiadomo, różne analizy, inspekcje, testy, etc. Certyfikat zgodności wydawany jest przez TIF Startacją Certyfikatom, świadczy o bezpieczeństwie, innowacyjności rozwiązań, infrastruktury transportowej, UST, etc. Budowa projektów komercyjnych. UST Transport posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. Tu trzeba nadmienić, że w miesiącu marcu zakończyło się Expo w Dubaju. Odwiedziły naszą właśnie jeden z naszych ośrodków, tych takich testowych, w Szardży, w Emiracie Szardża, w miejscowości Szardża. Tam mamy swoje centrum innowacyjne. Mamy wybudowane tam już dwie linie, które są już certyfikowane. Dostaliśmy właśnie na nie też te ISO certyfikaty i tam goście mieli możliwość zobaczenia, jak te pojazdy i ta technologia zachowuje się w realu, czyli w rzeczywistości. Transport pasażerski UST to jest unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane są w oparciu o technologię UST, zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Jest przeznaczony m.in. do pojazdu miejskiego i międzymiastowego. Jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, czyli my możemy je implementować zarówno do nowych osiedli, nowych dróg, jak również tych istniejących. Jest przeznaczony również do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i nad powierzchnią gruntu. Mamy 7 typów pojazdów z możliwością ich rozbudowy modułowej. Od najmniejszego Unividu, to tu widzicie U4651, do najszybszego U-Flasha U4362 i takich pojazdów jak Unibus U4210-2 z możliwością rozbudowy jego modułowej. O nich będę teraz pokrótce mówił. Univid to jest najmniejszy z naszych pojazdów, to jest lekki, jednoszynowy pojazd o małej pojemności. Prędkość jego docelowa to jest do 150 km na godzinę. Natomiast ilość pasażerów, które zabiera na swój pokład, to 2. Jeżeli będzie w takiej konfiguracji sprężonej, może być to tych takich konfiguracji do 7 takich pojazdów ze sobą złączonych. Przewóz, jego zdolność przewozowa przy tej pojedynczej, czyli takiej indywidualnej
w indywidualnym ruchu to jest do 720 osób na godzinę, w obie strony, natomiast przy już tym zintegrowanym systemie nawet 3,5 tysiąca osób w dwie strony. Odległość między pojazdami, czyli możliwość wsiadania, wysiadania, to jest w przypadku pojedynczej 20 sekund, a tej już zintegrowanej 30. Wszystko to oczywiście, drodzy Państwo, jest sterowane elektronicznie, o czym powiem później. Natomiast zdolność taką uzyskamy w momencie, kiedy te sieci i ta infrastruktura będzie wybudowana. Unibike. Jest to też jednoszynowy lekki pojazd elektryczny. On ma taką jeszcze cechę wspólną, że on łączy w sobie taką cechę pojazdu elektrycznego, jak również taką sportowo-rozrywkową, bo tam jest możliwość kręcenia takimi pedałami, tak byście byli na takim rowerku treningowym, gdzie również to kręcenie takie indywidualne powoduje to, że ten pojazd po prostu jest napędzany, tam po prostu się uzyskuje się jakąś tam siłę prądu i on może dzięki temu się przemieszczać, może być wykorzystany później jako taki rower albo motorower do przemieszczania. Dwóch pasażerów zabiera na pokład, no dlatego, że ma tam właśnie to miejsce, w którym jest to do tego treningu. Przy sprężonych pojazdach może być ich 7. Zabiera zdolność przewozowa od 700 do 1400 osób na godzinę w dwie strony, przy zintegrowanej od 3,5 nawet do 6300 osób. Prędkość do 150 km, odstępy między 20 a 40 sekund między kolejnymi pojazdami. Unibus, pasażerski pojazd elektryczny, on jest przeznaczony przede wszystkim do komunikacji miejskiej, międzymiastowej. Ja miałem okazję takim pojazdem tego typu jechać w Marina Horce w roku 2018 i 2019. Może być używany jako pojazd pojedynczy, na przykład jako samochód lub autobus. Prędkość jego przewozowa to jest do 150 km na godzinę. Pojemność pasażerska od 10 do 80, bo tu jest właśnie możliwość tego modułowego rozwiązania. Natomiast jego moce przewozowe to jest od 2,5 do 12 tysięcy pasażerów w dwie strony. Przy pojedynczym wykorzystaniu odległość między pojazdami 30 do 50 sekund. Natomiast przy zintegrowanej tej możliwości łączenia tych pojazdów od 3 do 7, to ta zdolność przewozowa nawet wzrasta do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w dwie strony. Odległość między pojazdami do 50 sekund. Unicar jest elektryczny pojazd pasażerski z podwójnym zawieszeniem szynowym i to jest taki naprawdę już mocno rozbudowany pojazd zaprojektowany, aby uwolnić ten transport taki uliczny z korków. Zapewnia taki płynny przepływ pasażerski w porównaniu z tradycyjnymi wielogabaratowymi drogami, pociągami, samolotami. Jego prędkość przewozowa to jest do 150 km na godzinę. On może być w konfiguracji od 6 do 6 osób plus rozbudowanie nawet do osób tam 50. Natomiast maksymalna jego wydajność przy pojedynczym tym rozwiązaniu to jest do 1500 osób na godzinę, a gdy się zintegruje takie pojazdy razy 7, jego zdolność przewozowa jest nawet do 7000 osób na godzinę. Odległość między pojazdami od 30 do 43 sekund. No i nasze cudo techniki, drodzy Państwo, Uniflash, pojazd elektryczny, pasażerski na stalowych kołach, jego prędkość przelotowa jest nawet do 600 km na godzinę. Natomiast ten jego budowa i ten kształt powoduje to, że on uzyskał wprost takie genialne takie właściwości oporu powietrza, bo tam ten współczynnik wynosi na poziomie 0,06. Natomiast Porsche, tak jak tutaj zapisane, 917, ma ich tylko 0,28. Ma też nadwozie wyposażone w osobny luk bagażowy i gdy on jest zintegrowany jeszcze z jednym pojazdem,
No to ma nawet tam, drodzy Państwo, toalety i jest, to jest ta alternatywa dla samolotu. Pojemność pasażerska od 6 do 46 osób, czyli mówimy tutaj już o rozbudowanej takiej hybrydowej wersji. Zdolność przewozowa nawet do 50 tysięcy osób na godzinę w obie strony. Odstęp czasowy między tymi pojazdami, czyli jeden jedzie, drugi zabiera pasażerów, do 120 sekund, czyli 2 minuty. I to, drodzy Państwo, następny dział, którym się zajmuje firma, czyli transport towarowy. To jest taka duża karta przetargowa w firmie, bo tu jest duże zainteresowanie partnerów na całym świecie, ponieważ te rozwiązania powodują, że my możemy dzięki takim rozwiązaniom, które tutaj Państwo widzicie, przewozić towary i ładunki cały rok i to na bardzo, bardzo niskich kosztach. I tutaj mamy ten transport, widzicie taki ten Unitrans U400, on jest przeznaczony do transportu do około 500 km odległości między punktami. Następnie mamy Unicont U400-901, to jest do przewozu kontenerów i Unitrak U431 do produktów płynnych i zamkniętych i Unitrak U471 do materiałów sypkich. I jakie są zastosowania tego naszego przewozu towarowego IST? Przewóz ładunków masowych, ruda, węgiel, materiały budowlane, przewóz ładunków wielkogabarytowych, kontenery, drewno, metal, przewóz ładunków płynnych, ropa naftowa, gaz skroplony, naturalna woda pitna i przewóz ładunków specjalnych, tu mamy ciecz kriogeniczną, materiały radioaktywne, materiały wybuchowe, a nawet broń. Więc naprawdę idziemy w kierunku tym, że firma się bardzo mocno rozwija i szykuje pod rynki zewnętrzne, czyli do sprzedaży. I czym się charakteryzuje ten Unitrak? Jest to pojazd towarowy wyposażony w zawieszenie dwuszynowe, opracowany na bazie podwieszanego miejskiego unibusu pasażerskiego i zawiera moduły trakcyjno-ładunkowe. Taka modułowa konstrukcja pozwala na wykorzystanie Unitraku w prawie wszystkich obszarach przewozów towarowych przeznaczonych do dużych, płynnych i niebezpiecznych ładunków, łatwo się psujących i nieporęcznych towarów. W razie potrzeby Unitrak można połączyć z Unitrasem, aby rozszerzyć jego zastosowanie. Prędkość przewozowa takich ładunków, drodzy Państwo, tam, no nawet do 150 km na godzinę, a zdolność przewozowa nawet do 100 milionów ton, więc rewelacyjne rozwiązanie. Unicont jest przeznaczony do przewozu kontenerów morskich 20-stopowych i 40-stopowych na konstrukcją kratownicą. Zastosowanie jest możliwe w centrach logistycznych, obiektach infrastruktury portowej. Załadunek i rozładunek może się odbywać w terminalach lub z wykorzystaniem specjalnej suwnicy. Prędkość przelotowa 120 km na godzinę. Te pojazdy mogą nawet jeździć na odcinki do 10 tysięcy km. Oczywiście przy wybudowanej infrastrukturze. Przewóz, zdolność przewozowa do przewozu 5 milionów ton rocznie. Chodzi tutaj o te kontenery. Bardzo mocno tym tematem zainteresowany jest rynek w krajach arabskich, ale również wszelkie delegacje, które odwiedziły nasze centrum innowacyjne w Szardży, miały okazję widzieć, jak te pojazdy zachowują się podczas testowania i mamy naprawdę bardzo duże perspektywy, żeby ten transport prowadzić jak najszybciej na świecie. Taśmociąg, tutaj za dużo nie muszę Państwu tłumaczyć, widzicie, jego prędkość przelotowa to jest do 36 km, zdolność przewozowa do 100 milionów ton rocznie, natomiast on jest przeznaczony do takich materiałów sypkich, jakichś tam rud, etc. i jest zintegrowany z tymi naszymi pojazdami, które wcześniej tam Państwo widzieliście. I system morski. To jest rozwiązanie rewelacyjne, nad którym ja od początku, jak tylko poznałem transport strunowy, się rozpływam w samych superlatywach, ponieważ jego rozwiązanie jest po prostu genialne, bo możemy taki transport wyprowadzić do 20, 10, do 15, 20 km w głąb mórz i oceanów.
Nie musimy tam pogłębiać dna morskiego, mogą podpływać statki, kontenerowce, drodzy Państwo, i możemy tam bezpośrednio nawet z zakładów tych kopalni urobkowych tymi naszymi taśmociągami doprowadzać te towary do powiedzmy do jakichś tam masowców, jak również do statków kontenerowych. Widzimy tutaj te rozwiązania. Genialne rozwiązanie, tanie w utrzymaniu po prostu i szybkie w transporcie, a czas to pieniądz. No i nie o, i współpracująca z transportem produkcja czy dział nowy. Otóż miasta linearne to jest nowe pojęcie w urbanistyce, między innymi na to dostały środki i granty pani Uniński w tym roku 98 i 2002. Jest to sposób wykorzystania osiedli takiego typu klastrowego i one są harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę, więc jeżeli mamy takie osiedla, to możemy je budować w terenach górskich, pustynnych, zalewowych, gdzieś tam o trudnej rzeźbie terenu, a także w szlifach kontynentalnych. Między innymi tym projektem zaszczepił taką chęć wprowadzenia transportu strunowego w krajach arabskich pan Junicki, ponieważ tam jeden z projektów przewiduje, że te tereny pustynne zostaną zalesione i zazielenione. A teraz podstawa tej naszej technologii to jest ta struna, to jest element, po którym poruszają się nasze pojazdy na salowych kołach. Widzicie Państwo tutaj jego budowę. Ja postaram się tu wytłumaczyć kilka słów. Czyli on przede wszystkim jest zamknięty w takiej stalowej główce. W środku mamy struny stalowe, naprężone, zespawane energią elektryczną. To jest jeden monolit, tu nie ma żadnych delatacji. Wypełniony jest specjalnym betonem, którego zadaniem jest wygłuszenie, ochrona tych strun, drodzy Państwo, i możliwość, że zwiększa się wydajność takiej struny nawet do 100 lat. Natomiast on może pracować, ta struna w takich skrajnych temperaturach, bo od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. I cecha charakterystyczna, stalowa nakładka, widzicie Państwo, ona powoduje to, że ta płaska główka szyny i jej cylindryczne koła, po których się poruszają pojazdy, to jest minimalne zużycie energii podczas ruchu, a także element, po którym poruszają się te nasze pojazdy, i tutaj przewodzony jest również prąd, który łączy się z pojazdami. Kilka rodzajów naszych tych konstrukcji. Mamy te konstrukcje kratownicy, czyli konstrukcję sztywną, po której mogą się poruszać pojazdy zarówno na górnym, jak i na dolnym poziomie. Może on być również wykorzystany do, między innymi taka przyszłość jest w tych miastach linearnych, do poprowadzenia jeszcze tam energii, wody i takich mediów, które są podstawą dzisiejszych miast. Konstrukcja półsztywna. Widzicie tutaj przykład wykorzystania mostu, to jest między innymi taka alternatywa do niego. No i ta elastyczna, czyli ta uginająca się. Wszystkie one są ze sobą zintegrowane oczywiście. Pozwalają, aby te nasze pojazdy współpracowały ze sobą kompatybilnie i w różnej konfiguracji. Teraz tak, jaka mamy zdolność tego przewozową naszego transportu i systemu transportowego? No jest to, między innymi chodzi tutaj o ten bezpieczny odstęp czasowy między tymi pojazdami. On wynosi tak od 2 sekund nawet do 35-50, widzieliście Państwo, ale tu chodzi też o odległość między tymi pojazdami, jest do około 50 metrów jeden od drugiego. Maksymalne natężenie ruchu w takim przypadku, jeżeli mamy zintegrowane te pojazdy, to jest w okolicach 30 tysięcy pasażerów w obie strony. I to jest dla tak zwanych tych pojazdów, które są zintegrowane, i unibusami, które zajmują dla 25 miejsc osobowych, tak, przeznaczonych dla tego unibusu. Budowa układu napędowego.
Tutaj jest taka informacja dla Państwa, żebyście wiedzieli, jak te pojazdy się w ogóle poruszają. Tak? Mamy taki tam powiedzmy transformator napięcia. Jak to jest wszystko zbudowane, to jest oczywiście uproszczona wersja, bo to jest bardzo mocno skomplikowane. Ten system przeciwwykolejeniowego, który ja wcześniej nam wspominałem, on jest również systemem napędowym, ale również antywykolejeniowym. To jest wszystko opatentowane, dostaliśmy te właśnie świadectwa bezpieczeństwa, te certyfikaty między innymi. Dalej, urządzenie awaryjne do sprzęgania. W momencie, kiedy by ten pojazd się w jakiś sposób tam uszkodził czy coś, to podjeżdża drugi i dzięki temu elementowi po prostu będzie połączony z drugim i zostanie odtransportowany do najbliższej tam bazy. Koło, które jest silnikiem, widzicie, jednocześnie napędem, falownik, to jest do przetwarzania energii i chłodnica, ale natomiast tu jest bardzo ważna sprawa, akumulator, który ostatnio inżynierowie z panem Junickim takie zrobili ulepszenie, że ten akumulator może mieć nawet cykl rozładowań do 5000. Przy takich bardzo dobrych samochodach elektrycznych ich cykl ładowania i rozładowywania to jest 1000, ale pan Junicki powiedział, że tej technologii nie odsprzeda do pojazdów elektrycznych, będzie ona tylko wykorzystywana w naszych pojazdach. Więc widzicie, że pomimo tego, że mamy rozwiązanie na cykle ładowania, to ta technologia jest niesprzedawana, bo to jest chroniony po prostu nasz transport i nasze interesy. No i ten cały system zarządzania, drodzy Państwo, ten system zarządzania transportem UST, to jest system jest to zrównoważone połączenie znanych i sprawnych efektownych technologii oraz zaawansowanych, nowoczesnych metod związanych z sieciami neuronowymi, inteligencją cyfrową, zbieranie danych, big data i blockchainem. Między innymi to wygląda w ten sposób, że ten inteligentny system sterowania to przede wszystkim zarządzanie ruchem, inteligentny system komunikacji z użytkownikiem, system pozycjonowania, wizja maszynowa, kamery, radar, czujniki, bo to wszystko musi być i OICS, pokładowy inteligentny system sterowania. Następnie pokładowy inteligentny system sterowania to jest zautomatyzowany system pokładowy przeznaczony do sterowania i wyposażania pojazdu, system zarządzania ruchem, oczywiście automatyczny, funkcjonalny system sterowania urządzeniami, hydraulika i wewnętrzne systemy automatyczne i system pozycjonowania oraz system zasilania i system bezpieczeństwa i komunikacji, wewnętrzna sieć transportowa, połączenie między transportem V2F, CZC. Wymiana danych oczywiście w komunikacji. Bezpieczeństwo naszego transportu to charakteryzuje się tradycyjnymi środkami transportu, powoduje takie szkody w środowisku coraz mniejsze, te technogeny. I teraz, jeżeli my budujemy nasz system na podporach, Państwo, gdzie zajmujemy mało tego gruntu, to nie powodujemy zakłócenia wód powierzchniowych, gruntowych, nie narażamy na, nie wchodzimy w szlaki migracyjne ptaków. Ten hałas, wibracje oraz emisje elektromagnetyczne nie powodują albo zmniejszają dużo w dużej sferze zachorowania i złe samopoczucie u ludzkości. UST to jest najbezpieczniejszy system transportu. Sposoby zapobiegania wypadkom systemu transportowego UST opisane są oczywiście w katalogach, w instrukcjach i zgodne z normą ISO 2394. Czym on się charakteryzuje? Wysoką odpowiedzialnością na wandalizm i ataki terrorystyczne, usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu o około 100 razy, czyli 100% więcej. Umieszczenie technologii transportu i infrastruktury UST nad ziemią bez skrzyżowań eliminuje możliwość wypadków z pojazdami naziemnymi, pieszymi i zwierzętami załomowymi dzięki nim. Minimalna odległość między dnem pojazdu a pokładem wynosi 4,5 metra i nie sięga dachu budynku. System zapobiega wykolejeniu
zwiększa bezpieczeństwo ruchu na o kolejne 10 razy. Teraz taka podsumowanie, istniejące analogii do naszego transportu, więc my mamy ten nasz transport UST, transport kolejowy, kolej jednoszynowa, drogowy, kolej magnetyczna, oczywiście transport morski i samolotowy jeszcze tu wchodzi. I według Rosyjskiej Akademii Nauk innowacyjna technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi. Więc ta szacowna instytucja określiła, że należymy, proszę Państwa, do nowoczesnej, bezpiecznej i oczywiście taniej w produkcji, eksploatacji firmy i transportu. Teraz kilka takich statystyk w porównaniu do naszego transportu. Proszę zobaczyć koszty eksploatacji. Ja mówiłem, że mamy bardzo niskie koszty, bo one są związane z tym, że jest tania w budowie. Mówiłem od 4 do 8 milionów dolarów za kilometr bieżący. Niskie zużycie zanieczyszczenie środowiska. Wykorzystujemy tą zieloną energię do transportu i napędu. No i oczywiście niski wskaźnik wypadkowości, bo nie mamy skrzyżowań, jesteśmy na drugim poziomie. I tym podobne. Dwa słowa na temat historii. Tu mamy nasze centrum, nasz poligon w Bali na Chorce. To jest zdjęcie z 2019 roku. Różni się tylko tym, że dołożone są kolejne dwie trasy. Tutaj jest testowana i certyfikowana nasza technologia, nasze pojazdy, które oczywiście produkujemy w naszych zakładach w Mińsku. Miejsce, od którego zaczynaliśmy. Mamy również tutaj certyfikat ISO na ten obszar, czyli obszar europejski. I taka też filozofia tu firmy. Musicie Państwo wiedzieć, że widzicie ten transport na drugim poziomie. On się charakteryzuje tym, że tutaj widzicie, jeździ sobie ten Unitrak. Na dole jest roślinność, drzewa. To właśnie o to chodzi, żebyśmy tereny zielone wykorzystywali do rekreacji albo do produkcji. Natomiast nie betonowali ich, nie niszczyli tych wszystkich naturalnych przepływów. Jak również sposób wykorzystania kratownicy, widzicie dwutorowo, bo może tutaj zarówno pojazd towarowy jeździć, jak i osobowy. I możliwość wykorzystania przystanków, miejsc, w których wsiadają i wysiadają pasażerowie, zarówno mogą być to jako te miejsca przeznaczone do załadunku i wyładunku pasażerów, jak również miejsca komercyjne, gdzie to można wykorzystać do jakiejś tam infrastruktury komercyjnej. No i nasz obiekt, Centrum Innowacyjne w Szardży, to jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w miejscowości Szardża, Emirat Szardża, 70 km od Dubaju. Tu jest nasze centrum testowe, drugie. W tej chwili mamy już tam też, dostaliśmy certyfikat ISO. I miejsce, w którym odwiedzały, drodzy Państwo, delegacje z całego świata podczas ówczesnego Expo, bo już Expo się zakończyło, było pół roku, odwiedziało nas mnóstwo delegacji, zarówno na szczeblu rządowym, lokalnym, jak również prywatni biznesmeni i osoby, które są zainteresowane technologią, są ich pasjonatami i również propagują tą naszą technologię. Tak reasumując, ten transport strunowy, jaki on jest? No innowacyjny, bo jedyny w swoim rodzaju, nie ma takiego drugiego, nie można go porównywać na tym nadziemnym. Widzieliście Państwo, od 4 do 6 metrów, do 100 metrów nawet nad gruntem, wysoka prędkość, bo pojazdy towarowe do 120 km na godzinę, natomiast osobowe nawet do 600, bezpieczne, bo na drugim poziomie, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji. Łatwo integralny, ponieważ możemy zarówno wykorzystać go w nowej infrastrukturze, jak i w istniejącej go implementować i przyjazny środowisku, bo wykorzystujemy małe zasoby ziemi, wykorzystujemy napęd do naszych pojazdów z energii odnawialnej. I tyle o naszym transporcie strunowym, drodzy Państwo. Widzicie, czym on jest. Jak możecie go w swoich umysłach zaakceptować, zaimplementować, jak możecie go w przyszłości wykorzystać, jak możecie go propagować, bo
Przyszłość jest taka, że tym transportem będzie pokryte nawet do 70% powierzchni globu. Ale nasz transport sunowy jest oparty, drodzy Państwo, o taki system crowdfundingu, czyli takiego inwestowania społecznościowego. Od tego zaczęliśmy, to robimy dzięki większym, mniejszym wpływom, którym zasilaliśmy i zasilamy technologię transportu sunowego. Powstały między innymi te ośrodki testowe, powstały wszystkie pojazdy, zakłady, nasze biurowce. Całą kadrę utrzymujemy, drodzy Państwo, oczywiście również z takich kontraktów komercyjnych to utrzymujemy, żebyśmy sobie zdali świadomość. Natomiast jeżeli chodzi teraz o to, że do naszej firmy możecie się Państwo dołączyć bezpłatnie, natomiast żeby tak zostać takim stuprocentowym udziałowcem, no to firma nam proponuje możliwość zainwestowania i dzięki temu uruchomiła pakiety. Natomiast jak to wygląda w rzeczywistości, to proszę zobaczyć. W tej formie, w której my jesteśmy, to się zaczęło to wszystko w roku 78, to w ogóle pomysł powstania technologii strunowej, 2014, tu przez ten czas się wiele wydarzyło w historii. Niemniej w tej formie, w której my jesteśmy, mamy rok 2014 i tak po kolei tych etapów sobie przechodzimy. To był etap, powiedzmy, pierwszy. Teraz jesteśmy na 14 etapie, drugim podetapie. Mamy rok 2022, czyli my już naszą technologię implementujemy na rynki zewnętrzne. Natomiast 15 etap, który tutaj będzie etapem finałowym, końcowym, no to już jest nasza technologia certyfikowana, wybudowana przynajmniej jedna trasa komercyjna, otrzymana dywidenda, zaraz to wyjaśnię, i sprzedaż naszej technologii na świat i oczywiście później jej obsługa. Ale, drodzy Państwo, mam dla Was jeszcze bardzo dobrą wiadomość. Do tego slajdu wrócimy za chwilę. Natomiast ja tu pokażę Wam taką ofertę możliwości zainwestowania w technologii, która jest dostępna poza wszelkimi promocjami. Teraz chciałem Państwu coś wytłumaczyć. My mamy możliwość inwestowania zarówno za gotówkę i na raty. Możemy to w zależności od zasobności portfela swojego robić. Natomiast chciałem Państwu pokazać taki jeden element. Proszę sobie zobaczyć. Najdroższy pakiet, taki inwestycyjny, który możecie sobie kupić, drodzy Państwo, to jest pakiet premium za 150 tysięcy dolarów. On ma oczywiście bardzo dobrze, bo ma 8 milionów 100 tysięcy udziałów, ale ma dyskonto 54. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. To jest w zasadzie najwyższe dyskonto, jakie jest oferowane w firmie. To jest ilość centów, jakie my kładziemy na dolara, bo my mamy zapisane w memorandum firmy, że w momencie, gdy wyjdziemy na rynki zewnętrzne, wejdziemy na giełdę, to wartość naszych udziałów będzie minimum dolar. I teraz, drodzy Państwo, to jest prosty przelicznik. Jeden udział równa się 1 dolar. Teraz zobaczcie, że w zależności od dyskonta mamy ilość tych udziałów, tak? I tutaj za gotówkę jest 8 milionów 100, ale kosztuje 150 tysięcy dolarów. Ale ponieważ nasz wynalazca, główny konstruktor, pan Anatolij Junicki, obchodził 16 kwietnia urodziny, to, drodzy Państwo, już to jest trzeci raz z rzędu, że na cześć jego urodzin taki prezent robi zarówno dla inwestorów, jak i żeby podkreślić, że pracuje z nami. Jest stworzone taka warunki do zainwestowania, drodzy Państwo, z dyskontem 73 lub 70. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Jest to możliwość kupienia pakietu za 1000 dolarów jednorazowo z dyskontem 73, czyli widzicie, że tam będzie 73 tysiące udziałów za 1000 dolarów, a tam było 150 tysięcy dolarów za 8 milionów 100, widzicie, i dyskonto tylko 54, więc to dyskonto jest prawie dwukrotnie wyższe, ale mówię o pakiecie za 1000 dolarów, trzy czy czterokrotnie, zaraz zobaczycie to Państwo. Natomiast jeżeli ktoś byłby zainteresowany,
mógłby taką inwestycję poczynić. Może to również zrobić na raty, 5 głównych rat po $200 i tam będzie dyskonto tylko o 3% niższe. Ale takich ofert, proszę Państwa, już nie ma. To są oferty wyjątkowe i ta oferta jeszcze jest ważna do jutra, do godziny 23:55 czasu moskiewskiego. Także gorąco zapraszam i informuję Państwa, że macie takie możliwości, zajrzyjcie do swoich biur. Jeżeli macie jeszcze jakieś tam swoją rodzinę, partnerów, swoje możliwości finansowe, to skorzystajcie z tej okazji, bo widzicie, że w tej chwili konto, dyskonto 54 jest za $150,000. Więc to jest wyjątkowa okazja. Jak mówiłem, pakiety na raty i za gotówkę. Mamy również pakiety dla naszych tam dzieci, dla takich inwestorów szybkich i wolniejszych. Natomiast są również pakiety takie wyższe na raty. Widzicie Państwo pakiet za $50,000. On jest z dyskontem 46, już jest niższym i to jest 5 rat po $10,000. Mamy również takie pakiety dla takich udziałowców i partnerów, którzy po prostu mają mniejszy portfel, ale one są najbardziej popularne, tak zwany pakiet start za $250 i pakiet biznes za $2,000, to jest nawet 60,000 udziałów. O tym bardzo mocno i dobrze to rozbudowywuje Mariusz Duczmański. Zobaczy tam Państwu, ja tylko przekażę moją filozofię, jak ja to robię z moimi partnerami, jak mówię, jak możesz kupić duży i mały, to kup dwa, ponieważ jak wiecie Państwo, jeden udział wynosi $1. I weźmy sobie takiego seniora dla przykładu, który ma w tej chwili za $500 12,000 udziałów i kupimy sobie dodatkowo pakiet za $2,000, który ma 60,000 udziałów. Więc my mamy trzy możliwości drogi inwestowania, czyli pierwsza rzecz to kupujemy swoje pakiety, czekamy aż wyjdziemy na rynki zewnętrzne, wartość ich wzrośnie, otrzymujemy tam odpowiednie pieniądze, później się z tym rozliczamy oczywiście podatkowo i z tych środków, które nam zostały, możemy wykorzystać do własnych celów, ewentualnie reinwestować. Druga forma to jest trzymanie tych naszych udziałów na to, aby otrzymać coroczną dywidendę, która będzie oczywiście z wypracowanego zysku firmy. Ona będzie raz w roku i w zależności od tego, jaki posiadacie Państwo pakiet akcji, będzie później wypłacana dywidenda. No i trzecia forma to jest forma, że my dzisiaj inwestujemy, myślimy o swojej jesieni życia albo zabezpieczeniu naszych dzieci, ewentualnie naszych potrzeb w późniejszych terminach, ale z myślą, że wartość tych naszych udziałów wzrośnie już naprawdę bardzo wysoko. To jest ta trzecia forma, wartość transportu stanowego w momencie, kiedy będzie uruchomiony, będzie rosła matematycznie, naprawdę to mogą być kwoty, które w przyszłości zadziwią nie tylko Państwa, ale i cały świat, dlatego że wartość tych naszych udziałów będzie oparta w technologii i jej eksploatacji. Dla partnerów, osób, które nie mają jakichś tam dużych środków, żeby inwestować, a mają czas i możliwości pozyskania do firmy partnerów, no to jest bardzo dobra informacja, ponieważ marketingu, mówimy tu o marketingu, są dwa rodzaje inwestorów, inwestor pasywny i inwestor aktywny. Pasywny to jest taki, który dzisiaj kupuje i czeka na rozwój sytuacji. Za jakiś tam czas otrzyma oczywiście zwrot tych swoich środków i na tym polega jego praca. Natomiast aktywni inwestorzy to są tacy, którzy szukają, poświęcają swój czas, bo w marketingu mówią, albo masz czas, albo masz pieniądze i dzięki temu, że pozyskają nowego partnera do firmy, otrzymują tak zwaną prowizję w wysokości 15% wkładu swojego partnera w pierwszej linii. I te środki wtedy są wchodzą na tak zwane konto bonusowe, bo mamy trzy konta w swoich biurach. Konto bonusowe i konto to
Oj, wyszło mi z głowy. I drodzy Państwo, i konto to, na które wpłacamy nasze środki, i na tym koncie bonusowym te środki, które mamy z pozyskanego partnera, jakoś tam po prostu tworzą jakąś tam kwotę i w późniejszym czasie, w szybszym czy w dalszym, możecie Państwo wybrać jakąś odpowiednią kwotę i sobie z tych środków bonusowych, czyli z własnej pracy marketingowej, zakupić taki pakiet. On ma nawet nieco wyższe dyskonto, przez to, że po prostu wykonaliście dodatkowo pracę zarówno marketingową, jak i własną, bo po marketingu u nas też działa przede wszystkim na tym, że jeżeli my promujemy, to mówimy o tej technologii, a to chodzi o to, aby jak najwięcej o nas wiedziało i jak najwięcej jeszcze miało możliwość zainwestowania w tą technologię. Jest też konto tak zwane akcyjne. On jest dla partnerów, osób, które nie chcą inwestować na raty, mają tam większe czy mniejsze środki, robią to szybko. I tutaj jest nawet możliwość kupienia pakietu za $50. A dlaczego to jest takie istotne? Bo drodzy Państwo, jeżeli wejdziecie w ten program teraz w tym rozdaniu 1.15, to w przyszłości będziecie mieć możliwość inwestowania w projekty celowe. Natomiast nie będą miały takiej możliwości nowi partnerzy, którzy będą chcieli dołączyć do transportu, do Skyward Community, czy tam do transportu strunowego, bo taką możliwość inwestowania w transport strunowy w przyszłości będą miały tylko duże podmioty gospodarcze, czyli banki, jakieś fundusze inwestycyjne, etc. Natomiast my, jako udziałowcy, mamy to szczęście i tą możliwość, że 20% w każdej wybudowanej trasie, czy tam infrastrukturze, którą wybuduje firma, będzie obsługiwana przez naszą firmę, z tego względu, aby z niej otrzymywać dodatkowo wynagrodzenie na rozwój firmy, jak również na wypłatę dywidendy dla swoich partnerów. Więc tutaj nawet warto zainwestować $50, żeby się na ten projekt później załapać, bo te 20%, które mamy my przeznaczone w każdym projekcie na całym świecie, będzie możliwością do inwestowania, ale również to będą projekty, które będą budowane krótko, szybko i będą dawały naprawdę porządną stopę zwrotu. Przejdziemy do wiadomości i pytania, drodzy Państwo. I teraz chciałbym Wam powiedzieć o nowej formie logowania się do naszego biura. Do 27 kwietnia musimy włączyć logowanie dwuetapowe, ten autoticketer. Macie te wszelkie informacje w swoich biurach, natomiast czym to będzie związane później? Też przede wszystkim związane nie z tym, żebyśmy Wam utrudniali życie i firma, tylko po to, żeby zabezpieczać wasze udziały, wasze biura, żeby tam nie było tych ataków hakerskich, bo to logowanie dwustopniowe to jest przede wszystkim związane po to, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Jak również do tego, abyśmy mieli możliwość po 27 kwietnia przekazywania sobie tak zwanych tych środków wewnętrznych, bo jeżeli będziecie mieć Państwo na przykład środki czy pieniądze z pracy marketingowej i nie będziecie mieli tego włączonego logowania, tego dwuetapowego, to będziecie mogli się do biura zalogować. Oczywiście możecie się zalogować, tak? Przeglądać swoje biuro, ale nie będziecie mieli możliwości przesyłania pieniędzy między kontami, jak również jej wypłaty. Więc to jest ważna informacja, bo jest wielu partnerów, którzy mają swoje pakiety, które są w ratach i będziecie po prostu mieć utrudnioną możliwość później zapłacenia w terminie. No i teraz druga sprawa, to też zapraszam do biura wewnętrznego, że projekt transportu poszerzył listę potencjalnych klientów. Chodzi o to, że drodzy Państwo, nas odwiedzają zarówno delegacje, które były tam, powiedzmy, na Expo, bo to było wiele tych delegacji, ale teraz też przyjeżdżają biznesmeni, przyjeżdżają przedsiębiorcy i te władze lokalne
i państwowe po to, żeby poznać tą technologię, bo zainteresowanie jest ogromne. Expo spowodowało to, że mamy bardzo duże zainteresowanie, wiecie doskonale, albo te osoby, które nie wiedzą, bo są nowe, że mamy podpisane już 4 projekty komercyjne. Pan Junicki na razie nie ujawnia, co jest w portfelu na ten rok. W każdym bądź razie tych projektów będzie jeszcze kilka w tym roku podpisanych. A to jest właśnie pokłosie tego, że Expo spowodowało to, że było wiele delegacji, wiele przedstawicieli z firm, które naprawdę odniosło znaczący sukces, ponieważ reklama tej naszej technologii wyszła na cały świat. Więc ja gorąco zapraszam Was, żebyście się zapoznawali z tymi materiałami w biurach osobistych, bo to jest zaledwie tam kilka minut, a będziecie na bieżąco z tym, co się dzieje, bo im szybciej świat się dowie o naszej technologii, więcej podpiszemy kontraktów, tym, drodzy Państwo, będziemy mogli w niedalekiej przyszłości cieszyć się poważnych i dużych efektów finansowych. Tyle. Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, proszę pytać. Ja chcę Państwu jeszcze nadmienić, że jeżeli będziecie mieć problemy z tym włączeniem tego logowania się dwustopniowego, to zapraszam oczywiście do mnie do kontaktu, czy do Mariusza Duszmańskiego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. My nie patrzymy, czy to jest moja struktura, czy Mariusza, czy kogoś tam innego. Jesteśmy po to, żeby Państwu udzielić wszelkich informacji i pomocy. Zarówno Mariusz Duszmański, Janusz Tomczak, jak i nasza dyrektor regionalna pani Natalia Fojta. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam. Jeżeli macie pytania dotyczące Waszych udziałów, dziedziczenia, to serdecznie zapraszam na webinary i spotkania z panem Władimirem Masłowem, bo to jest członek zarządu, człowiek przeznaczony i osoba z firmy przeznaczona do takich tematów, które jest między innymi do implementowania lokalnego prawa czy prawa jakiegoś tam państwa z naszą technologią, żeby to wszystko z sobą współgrało. Jeżeli macie do mnie pytania, czekam minutę, piszcie na czacie, jeżeli nie, to spotkamy się jeszcze za tydzień. Natomiast z Mariuszem Duszmańskim, no jeżeli chodzi Wam o podjęcie współpracy z firmą, będzie to spotkanie dopiero za 2 tygodnie. Także, drodzy Państwo, macie pytania, proszę pisać. Nie macie, dziękuję serdecznie. Zapraszam na kolejne spotkanie, czyli 28. Życzę miłego wypoczynku, dobrych przemyśleń. Macie jeszcze jedną dobę, aby była możliwość zainwestowania w tą fantastyczną promocję, którą na swoje urodziny udzielił pan nam Junicki, więc serdecznie zapraszam. Dziękuję. Do zobaczenia.